modlitwę. Myślę, że im więcej mówimy o Janie Pawle II, tym lepiej, bo poznajemy go bliżej, jest nam bliższy, staje się nam bliższy. Zresztą myślę, że mamy taką też potrzebę serca, żeby właśnie o nim mówić, myśleć o nim, bo kiedy był tutaj, tak jakoś tak po ludzku, zawsze czuliśmy się bezpieczni, czuliśmy się pewniejsi, spokojniejsi, bo wiedzieliśmy tę jego siłę oddziaływania, jego troski, nie tylko rozwój wiary, ale także ten pokój na świecie. I teraz możemy powiedzieć, że tak po ludzku troszeczkę nam go brakuje, ale wierzymy w święte obcowanie i wierzymy, że będzie także opiekował się nami tutaj też w sposób szczególny, stawiał się i wypraszał pokój dla Ukrainy.